tym materiale podzielę się kilkoma spostrzeżeniami, ciekawostkami i użytecznymi cechami Mavica 2 Pro, a także aplikacji DJI Go, która jest desygnowana właśnie dla tego drona. Myślę, że te patenty powinny być dla Was ciekawe, pomocne, a także użyteczne w wielu życiowych sytuacjach podczas latania. Patent numer 1. Jeżeli wybierzemy preselekcję danego trybu w ustawieniach fotograficznych, na przykład preselekcję przysłony, to ikona ustawień automatycznie wskazuje nam na daną preselekcję. Przejdźmy teraz przykładowo do preselekcji Shutter Speed. Mamy ikonę z małym S. Jeżeli przejdziemy na ustawienia manualne, pojawia się ikona z małym M, a preselekcja przysłony, czyli Aperture, mamy literkę, miniaturkę A. Dzięki temu oznaczeniu można w łatwy sposób i szybki zorientować się, czy jesteśmy w trybie automatycznym, czy w preselekcji danego trybu. Aperture, przysłona, S to jest Shutter Speed i M manual. Druga cecha to możliwość sterowania ruchami kamery bezpośrednio z ekranu, nie tylko góra-dół, tak jak było w poprzednich dronach, na przykład w Mavicu Air, ale także na boki, i w tym trybie można wodzić kamerą bezpośrednio zarówno na boki, jak i właśnie w trybie góra-dół. Pełna ruchomość kamery jest możliwa, można też obejrzeć własną nóżkę tutaj prawą. Dzięki temu podczas lotu na wprost możemy rozglądać się na boki, tak jak umożliwia na przykład tryb Course Lock. Trzecia bardzo użyteczna cecha to możliwość podładowania telefonu komórkowego z poziomu samego kontrolera, szczególnie jak jest zimno i na przykład iPhony mocno czerpią baterię. Ja tak mam nagminnie, to wtedy jestem naprawdę wdzięczny. Przejdziemy do ustawień. General Settings, poprzez te trzy kropki na górze po prawej, ustawienia samego kontrolera i tutaj na dole mamy ustawiony Charging Mode. Jeżeli aktywujemy tę opcję, telefon zaczyna się ładować. Na ekranie telefonu też widzimy właśnie już symbol ładowania. Następny patent związany jest z wykonywaniem hyperlapsów, a mianowicie z defaultu, czyli zwykle w ustawieniach mamy 5 sekund jako wartość narzuconą, ale jeżeli chcemy podczas wykonywania hyperlapsów przedłużyć nasz czas, to klikamy jeden raz na ikonkę z plusem obok trybu właśnie wykonywania hyperlapsów. I zwykle wtedy przedłuża nam się czas o 1 sekundę i wykonuje nam właśnie aparat 25 dodatkowych zdjęć. Przy wykonywaniu hyperlapsów trzeba pamiętać o tym, że potrzebny nam jest i czas, i dystans, jako że na 1 sekundę końcowego hyperlapsu potrzebujemy wykonać 25 zdjęć. A każde zdjęcie wykonuje system co 2 sekundy. Zatem 25 razy 2 równa się 50 sekund na sekundę końcowego efektu. Czyli dla 5-sekundowych z hyperlapsów potrzebujemy 5 razy 50 równa się 250 sekund, czyli ponad 4 minuty. Następna sprawa, która została wprowadzona wraz z Maviciem 2 Pro, to jest możliwość złapania ostrości albo poprzez kliknięcie na ekranie palcem, co było już znane wcześniej, albo poprzez klawisz funkcyjny, ale w tej chwili wprowadzono też możliwość złapania ostrości poprzez wciśnięcie do połowy migawki. Po wciśnięciu do połowy migawki pojawia nam się centralny punkt w ostrości. Następny patent dotyczący szybkiego linkowania, szybkiego łączenia kontrolera z naszym dronem, to poprzez wciśnięcie i przytrzymanie 4 klawiszy, 2 funkcyjne C1, C2 i 2 migawka i nagrywanie. Wciskamy je razem i trzymamy. Na ekranie pojawia nam się komunikat Binding. I teraz otwieramy port łączenia i przyciskamy w tym miejscu. Przyciskamy w tym miejscu klawisz, ten przycisk łączenia, linkowania. Mavic jest połączony. Oczywiście można to zrobić też z poziomu aplikacji, ale tak jest szybciej, łatwiej, wygodniej. Czyli 4 klawisze, 2 funkcyjne, migawka i nagrywanie przytrzymujemy, aż otrzymamy na ekranie
komunikat binding i system zacznie nam pikać. Następna sprawa to możliwość wywołania kalibracji kompasu bezpośrednio z kontrolera poprzez szybkie przełączenie trybów sport tripod kilkukrotnie. Zatrzymujemy w trybie tripod i pojawia nam się ikona kalibracji kompasu. Można zacząć kalibrować. Kolejna ciekawostka dotyczy dwóch trybów rozdzielczości czy pola widzenia, a mianowicie Full Field of View i HQ. Proszę zwrócić uwagę, że de facto dla Full Field of View system obniża rozdzielczość sensora z 5,5K do 4K. Kiedy tymczasem dla HQ, tutaj jest błąd w instrukcji, system kadruje centralną część obrazu, tak żebyśmy mieli mniejsze pole widzenia. I dla Full Field of View mamy 75 stopni pola widzenia, a dla HQ 55 stopni. Bardzo ciekawa sprawa, mamy dwie możliwości, możemy wybrać pomiędzy nimi tak, żeby spełnić dane oczekiwania. Czyli dwa tryby rozdzielczości i dwa tryby obrazu. Bardzo ciekawa opcja i w prosty sposób można przestawiać właśnie te rozdzielczości i pola widzenia dla Mavica 2 Pro. To już wszystkie patenty, jakie przygotowałem dla tej części, moje ciekawostki, spostrzeżenia. Mam nadzieję, że będą dla Was pomocne i że wykorzystacie je podczas codziennych, wspaniałych lotów. Przechodzimy dalej.